Witam serdecznie, dziś zrobimy sobie super sałatkę z makaronu ryżowego. Bardzo prosta, to jest po prostu sałatka, kiedy ktoś was zaskoczy, kurde, gości już pod drzwiami, co tu szybko zrobić? Robicie taką sałatkę, albo wysyłacie męża do sklepu po makaron ryżowy, bo nie każdy go w domu ma. Więc, co potrzebujemy? Potrzebujemy ugotować sobie makaron ryżowy, jedno opakowanie 250 gramów, ale o tym za chwilę. Sałatkę, jak już ten ryż mamy ugotowany, zaczynamy od robienia tego sosu, w którym ta sałatka będzie po prostu, więc robimy teraz ten dressing. Bardzo, bardzo prosty, ale bardzo pyszny, u mnie się bardzo sprawdza. Na początek majonez. 3 kopiaste łyżki. Teraz jogurt typu greckiego. 4 do 5 takich kopiastych łyżek. Okay. Zależy ile tych dodatków będziecie tu mieli, tyle po prostu tego jogurtu musicie wrzucić. Ale żeby tego majonezu też było trochę, bo to zawsze fajnie podkręci smak. Nie dużo, nie potrzebujemy dużo, ale potrzebujemy przycisnąć sobie czosnek. I tego czosnku potrzebujemy 2 ząbki. To nie ma być czosnkowe, ale te trochę czosnku tam musi być. Sól. Na końcu posolimy sobie jeszcze to do smaku, ale ja już tu takie dwie porządniejsze szczypty sobie wrzucę. No i też oczywiście pieprz. Pieprz u mnie grubo mielony. Takie pół łyżeczki, żeby było przynajmniej. Jeszcze gdzieś tutaj mam pieprz. O, proszę. I tu jeszcze trochę... Tu trochę przesadziłem z tym pieprzem. Bo by nie wszyscy u mnie to zjedli. Dobra, a więc tego pieprzu tak pół łyżeczki. No nie przesadźcie tak jak ja teraz przed chwileczką to zrobiłem. Bo ten pieprz nie jest tutaj najważniejszy. Dobra, musztarda miodowa. Ostatnio u mnie króluje, bardzo dobra. 3 małe łyżeczki. Spokojnie, z nią możecie przesadzić, bo jest bardzo dobra. Ok, no i to jest taka nasza baza tego dressingu. Musimy to sobie wymieszać. Dość dokładnie. Spokojnie, jak sałatkę wrzucicie do lodówki, ona tutaj jeszcze będzie później bardziej taka gęsta, także spokojnie, to jest dopiero początku. Ale jest naprawdę bardzo prosta i wrzucacie tam faktycznie tak to, co macie. Teraz tak, ten ryż od razu, nie ma się tutaj co bawić. Ryż po ugotowaniu odsączyłem go sobie i przelałem zimną wodą, żeby on już mi się więcej nie gotował, żeby on był po prostu nie rozciapał się, bo to są malutkie ziarenka i żeby to po prostu wszystko szlachy nie trafił i żeby to nie była jedna wielka ciapa. Dobra, odkładam teraz to, bo następną rzeczą, którą wchodzą kabanosy. Różne, różniste, jakie macie. Ja mam tutaj 2 wieprzowe, reszta są to drobiowe. Ok. No i potnę, ale nie jakieś wielkie kawały, żeby to kurde każdy miał tego kabanosa na tym talerzu. A ryż, ten ryż, makaron ryżowy jest taki drobniutki, więc zachowajmy tą konsystencję tej sałatki, niech ona cała będzie taka po prostu delikatna. Oczywiście jakieś gotowane jajka czy cokolwiek, no tutaj oczywiście też ma prawo się znaleźć, ale ja wam pokażę na tą sałatkę taki sposób, żeby ona naprawdę była bardzo prosta. No i do tego makaronu rzucamy. No tak jak mówię, najważniejszy to jest ten dressing, bo on tutaj nada całego charakteru i wymiaru smakowego. To robi ze mną sałatki, ten wie, że te dressingi u mnie są świetne, pyszne. Nie wiem, tak piszecie przynajmniej, a mi smakują, więc z tego wychodzi wniosek, że są ok. No i tego grubszego kabanosa wieprzowego też pokroję sobie tu takie nie za duże kawałki. Zamieszajmy.
jak mówię, ten makaron, on jeszcze wciągnie trochę tego, tego dressingu, to wszystko będzie bardziej takie spójne, ale to za chwilę. Dobra, teraz następne dwie rzeczy. Teraz tak, mam tutaj jeszcze jedną rzecz, to jest seler. Ten seler, to jest seler konserwowy, bardzo fajny w smaku, do tej sałatki będzie genialny i to jest jedna rzecz, która nam usprawni robotę. Druga rzecz, która nam usprawni robotę, mieszanka trzech warzyw, bo jest marchewka, groszek i kukurydza. To jest w normalnej zalewie. Świetna sprawa dla właśnie takich szybkich dań, dla takich szybkich sałatek, bo my nie mamy czasu, kurczę, gotować, trzeć, kombinować, tylko dodajemy gotowe produkty. Odsączam. Seler również odsączam. Ale seler musimy sobie pokroić na mniejsze kawałki. To niech chwilę jeszcze postoi, bo to sobie odcieknie, a my w tym czasie pokroimy sobie seler. No tak dobrze smakuje, on z wszystkim dobrze smakuje i zdrowy, więc polecam. I tak wystarczy go tylko na centymetrowe kawałki, powiedzmy, pociąć. No i tak się stało, że nie włączyłem kamery. Jest tak, no pociąłem tylko ten seler i wszystkie warzywa wrzuciłem tutaj razem z tym selerem, także nic się nie wydarzyło, co by trzeba było specjalnie pokazywać. No i wymieszałem to wszystko. Tak jak widzicie. No i co? No i macie super ekstra sałatkę. Faktycznie ktoś do was przyjdzie, no to się nie zorientuje nawet, że wszystko było kupione w sklepie i tak naprawdę ugotowaliście tylko makaron. Ja sobie spróbuję tylko na smak. Ja smakuję wyśmielicie. No naprawdę, ja pierniczę. Polecam gorąco. Nie pomijajcie tego składnika selera, bo on robi tu mega robotę. No wszystko tu robi naprawdę dobrą robotę. Nie przesadzajcie z pieprzem. Mnie się udało ściągnąć tą warstwę pieprzu, jak widzieliście. I jest okej. Ale kurczę, tak pół łyżeczki tego pieprzu więcej nie. Ja sałatkę serdecznie polecam oczywiście. Na koniec możecie sobie podsolić jeszcze. Dodać tej soli, to nie ma problemu. Rzecz bardzo ważna. Utworzyłem na Facebooku grupę kulinarną. Nazywa się tak samo jak mój kanał, Damian Kuchni od Kuchni. Wchodzicie na Facebooka, klikacie grupy, szukaj grupy i wpisujecie Damian Kuchni od Kuchni. Ja was tam wszystkich zapraszam. Tam możemy się dzielić przepisami. Tam możemy wymieniać się przepisami, tam możemy sobie robić fotki i dodawać, jakie robimy dania. Mój dań na przykład możecie dodawać też zdjęcia, które wam wyszły, które wam nie wyszły. Mogę wam tam odpisać też na różne tam zagadnienia, jakie jeśli chcecie coś po prostu więcej o mnie wiedzieć lub coś w tym stylu. Ale głównie grupa jest bardziej dla was jak dla mnie. Chciałbym do was wyjść i żebyśmy się mogli lepiej komunikować. To tam, właśnie tam możemy bardzo przyjazny i fajny sposób po prostu wymieniać się różnymi informacjami, tudzież zdjęciami lub filmami. I ja was serdecznie na tą grupę zapraszam. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.